Od lat 70. nasze muzeum gromadzi kolekcję solniczek. Ta kolekcja jest bogata i to pod względem ilości, jak i jakości obiektów, które mamy w naszym muzeum. Bardzo często zgłaszają się do nas osoby prywatne, które mają w swoich rękach ciekawe obiekty. Ale od jakiegoś czasu sami próbujemy znaleźć drogi dojścia do najcenniejszych, najciekawszych obiektów. Od 3 lat co roku bierzemy udział w targach w Maastricht. Mamy okazję oglądać tam najlepsze obiekty zarówno z dziedziny malarstwa, jak i rzemiosła. Dzięki temu docieramy do najciekawszych obiektów nas interesujących, czyli do najciekawszych solniczek. I tak też było w zeszłym roku. Udało nam się pozyskać kilka bardzo cennych obiektów, które możecie Państwo dzisiaj oglądać w naszym skarbcu.